Halo, halo, czyli witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Gotika. Ja jestem Mateusz, a to jest pobity zaraz Valentino. Czekaj tylko, ty gnido. Wiedziałem, na kim dobić tego expo. Ooo, gości miał 200 sztuk złota. 200 sztuk złota. I zrobiliśmy to głównie dlatego, bo nie wiem, nie ma tutaj tego. Musimy poczekać, aż wstanie. Nasz przyjaciel, Bawidamek. Narkoman. Czy jak mu tam matka dała? Podskoczymy sobie jeszcze. O, moja głowa! Działa? Chwila. Działa. Podskoczymy sobie jeszcze do tego. Czy ja mam. Chyba włączałem. Tak, włączałem. Wykułem wszystkie miecze. Otworzyłem wszystkie sakiewki. I podskoczymy sobie jeszcze tutaj. Do pana Lemara. Lewo, prawo. Bo właśnie puchar pełen krwi. Żeby od razu go mieć z głowy. Złoty puchar, srebrny talerz. I czy przypadkiem tutaj na kominku nie było przycisku? Nie. W końcu to była jego decyzja. To czy to było w modzie gdzieś? A może tu w tarczy trzeba kliknąć coś? Nie mówię, nie. To nieprawda. Bo generalnie mi się wydaje, że... Może to na modzie było? Że ten... ten nasz pan przyjaciel serdeczny Lemar miał taką rzecz... O! Jesteś już u Torbona. To fajnie. Dziękuję. Przy okazji możemy sobie otworzyć tego pana. Cześć, stary. Hej, dzięki człowieku. Naprawdę wielkie dzięki. Już myślałem, że nigdy się stąd nie wydostanę. Co ty tutaj robisz? Dałem się zamknąć. Drzwi były otwarte i chciałem się jedynie trochę rozejrzeć, ale kiedy tylko wszedłem do środka, pojawiła się straż i zamknęła te cholerne drzwi. To dość krępująca sytuacja. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pozostało to między nami. Rozumiem, to rzeczywiście nie jest powód do dumy. Chyba nie. Chyba muszę się napić. Ale to jest dobry powód do napicia się, prawda? Ale, kolego... No. Teraz możesz sobie stąd iść. Czy tutaj coś jest fajnego? No, zejdźmy mu z drogi. Dobra, nikt nie patrzy. Nic tu nie ma? Naprawdę? O nie, jest ciężki młot wojenny. No dobra, w tej wieży. A jak jest w innych? Lotara tu już nie ma, więc w teorii moglibyśmy się zajrzeć do tych drzwi. Ja rzadko to robię, bo rzadko gram pod kradzież. No zawsze coś ich tutaj jest, prawda? Co tam robiłeś, co? Ty! Chłopie! No tego się nie spodziewałem. Totalnie się tego nie spodziewałem. Ja sobie zwykle tak robię, że wychodzę w taki sposób, ale to widzę, że tutaj nie mogę tego zrobić. Atakujecie mnie? Nie. Dobrze. Bardzo dobrze. Nie widzisz. Jestem cieniem ze starego obozu. Mamy sobie zapis, w razie co. Zobaczymy, co tutaj jest. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra, warto było tu zajrzeć. Trzy miksturki to jest zawsze te 150 expa, którym, boże, expa zdrowia, które możemy sobie w miarę szybko odrobić. Teraz pójdziemy sobie tutaj do pana kawalorniarza. Możemy w sumie skoczyć też od razu na te zębacze. Tak mi się wydaje. Które żeśmy zostawili. A! I od razu. Za pamięci. Aha, tylko wyście jeszcze tutaj
Nie wstali. No dobra, to jak wstaniecie? Bo tych tutaj ziomeczków nie okradaliśmy, nie? W sumie możemy przejść się tędy. Hilda. No tak, jest jeszcze przed piątą, to wy sobie tak śpicie, co? Daj mi coś do jedzenia. Możesz mi dać? Proszę. Dziękuję, kochana jesteś, a ja cię okradłem. Lobart! Wstawaj! No. Czyli jedyną kradzież, której jeszcze nie możemy wykonać, jest chyba ta granicząca z cudem, nie? O diabelsko trudną już możemy. Czyli zostaje jeszcze ta naj. Kradzież tego koszulczaną będzie dość łatwa. No i elegancko. Dałem Watrasowi twój list. Nie oczekiwałem od ciebie niczego innego. Dziękuję. Szukasz czegoś? To takie oczywiste? Tak, magowie wody kazali mi szukać zgubionych ornamentów. Interesujący zbieg okoliczności. Należysz? Jeszcze nie. To dobrze. Wtedy znalazłeś już. Znam miejsce, w którym ten kamienny krąg. Teraz musimy. No dobra. Generalnie tutaj tego nie będzie, bo ktoś sobie to kliknął. I przybiegła tutaj straż albo paladyni. Raczej paladyni, bo straż to raczej nic by nie zrobiła. O! Okej, mamy trzęsienie ziemi, ale nic się nie wydarzyło. Hey. Uruchomiłem mechanizm. Nic się nie stało. W takim razie wieśniacy Lobarta mi powiedzieli, że ktoś już nagle znikąd pojawił. Farmerzy wezwali straż, żołnierze paladynów, a ci przyszli i przeszukałem już cały te. W takim razie pójdę. Dobrze, pójdę do miasta. Spotkamy się u Watrasa. Tak, ten ornament da nam Lothar, królewski paladyn i sługa naszego pana Innosa. Czy tylko ja się tak zerknę, czy ja na pewno tutaj stąd zebrałem ten tę goblinią jagodę? No chyba tak. Dobrze. O! Jednak nie! Dobrze, czyli mamy trzecią. Czyli jeszcze jedna goblinia jagoda gdzieś jest, no ale i tak potrzebujemy szczawi królewskich. I potrzebujemy jeszcze podejść do wina i do malaka, nie? Nie maleta. Maleta, nie malaka. Malak jest na farmie Bengara i zmienia się w poszukiwacza. No to też wam współczuję, chłopaki, że wy nie macie u Lobarta nawet skrawka miejsca, żeby się przespać. Tylko musicie siedzieć przy ognisku każdego dnia. Dosyć przykre. Malet. Dawaj. Schło mi ta goda, jest to 80 expa, nie? Cudowna sprawa. Wino to samo. A tu jest jedno łóżko wolne. To dla mnie chyba. Jakieś oprócz tego. Mi się wydawało, że była opcja dialogowa z nim, że jak zabiliśmy tego orka, to że można było mu to powiedzieć, że już nie będzie stanowił zagrożenia. Ale najwidoczniej tak nie jest. No dobra. To co nam zostało? Pójdziemy sobie do tych zębaczy, do Laresa i pójdziemy z nim do, no tam gdzieś do tego lasu wielkiego. Przy okazji, czy ja mam zaklęcie snu? Nie, a przy okazji zrobimy sobie chain questów z... A do tego się nie spodziewałem, żeby tak łatwo podnieść, ale 120 XP za was tylko. Tylko. Bardzo mało. No dobra. Tak naprawdę to tą stronę mamy całą oczyszczoną, zostaje ta kotlinka. W której na pewno jest jakaś tabliczka, na pewno coś tam sobie leży. No to też tam sobie się przejdziemy, nie? Moglibyśmy się kimnąć. A czy tego strażnika możemy okraść? Stój! Nikt! Nie możemy. No dobra. Musiały pojawić się problemy.
poznałem Valentina. I? Sprawiłem mu tęgielanie. Zasługiwał na to. Podczas naszej małej sprzeczki znalazłem przy nim ten pierścień. Możesz go przekazać następnej osobie, która da mu w mordę. No dobra. W sumie... Tak. Chodźmy do Bospera. O! A propos Bospera, tylko nie okradłem. No widzicie. Nawet nie pamiętam o tym. Tak, on ma gówno. To takie mało atrakcyjne, ale ma strzały. To naprawdę nie mój problem. Pokaż mi swoje. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi. Pokaż mi swoje towary. Pokaż. Nie zasłużył. Dawaj, dawaj. Pokaż mi. Jeszcze raz. Pokaż mi. Weźmiemy. Dobra, 600 strzał. Na razie starczy. Oddamy od razu... aha, właśnie, Torben. Hej. Czy wróciłem ci parobka? Elwrich wróci i... Mam tylko nadzieję, że nie przyjmij to złoto. No i zarybiście. Możesz mi sprzed... Jeśli ja... To niekoniecznie. Mistrzu... Mistrzu... Co się drzesz? Przecież słyszę! Oh, dawno cię tu... Stary, bo pracowałem. Chcę. Dobrze, dobrze. No, zarąbiście. Więc mamy 6 ko. Uuu, to jest dobry młotek. Tylko ma bardzo mały zasięg. Kipniemy się dwa razy. Pójdziemy do Koragona. I pójdziemy do Laresa. Dlaczego do Koragona, zapytacie? Bo Koragon, w ogóle co to za pierścień on mi dał? Czy on się nazywa pierścień? Tak, jest pierścień Valentina. 3 przed bronią. Czyli gówno. Grita, czy ja ciebie okradłem? Nie? Czego jeszcze chcę? Aha, a już cię nie okradnę. No trudno. Niestety, mówi się trudno. Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ornament to sobie zgarniemy, bo i tak będziemy szli do głównego miasta, nie? Także... Valentina nie był w stanie uregulować wczorajszego rachunku. Bełkotał coś o tym, że go okradziono i że zapłaci później. Co za tupet! No, i co zrobiłeś? Porachowałem mu kości. Proszę, przyjmij ten pierścień. Co? Nie rozumiem. Należał do Valentina. Zawsze możesz ofiarować ten pierścień komuś, kto zdoła go schwytać. Chwila! Czy ty coś masz? Pokaż mi... Nie. No, ale to taki questik, który chyba nawet... Czy jest tutaj jako quest Valentino? Nie wiem. Chyba nie ma nawet. No, w każdym razie to nie jest ważne, czy jest, czy nie ma. Istotne jest to, że... goście dostał w czapę. Śmiesznie. Dobra, idziemy do Laresa w takim układzie. Idziemy do Laresa, bo nie ma na co czekać. Niech nam oczyści drogę. Znaczy oczyści, no my to sami też byśmy sobie ją oczyścili, ale po co? Po co mam się męczyć? Po co to się nogi nocą? Też tak można powiedzieć. Nic się nie zmieni. Wszyscy żeście już tutaj zostali przede mnie okradzeni. Zawsze to dobrze. Hej! Hej! Trzebowałbym za piątkę. Czy ja sobie wbiję? Wbiję pewnie. Dawaj. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Już. Lepiej by było, gdyby się przyjmował. Dobra, chodźmy. Dobra. Gdzie teraz? Do lasu. Zapuśćmy się. A więc ruszaj. To nie będzie łatwa przeprawa. Ale dlatego sobie dobiłem te 5 zręczności. Kolejne i tak sobie jakoś tam dobijemy, nie? Przecież przyszło nam żyć w niedobrych czasach. W sumie te kolejne punkty mógłbym sobie załadować w broń, w łuki. Będziemy szli koło Bartoka, czy ty idziesz tamtędy? Ty idziesz tamtędy. No to trudno. Skoro idziesz tamtędy, to trudno. Ale gniew tak, te 4 punkty bym miał, nie?
że przemierzył on całą ziemię, ja mam... by znaleźć bestię. No to dobra. To idziemy w takim układzie. Idziemy sprać im tyłki. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. I pójście do klasztoru to też jest dobra opcja, bo szybciej ich okradniemy, będziemy mieć szybciej expa, plus będę mieć... Gdzie ty idziesz? A, bo to ty do tego lasu, to idziesz tą ścieżką. No dobra. Ale ta część w lesie to też jest ogromna. Tam w ogóle nie wysyła nas żaden quest. Poza tą latarnią Jacka i poza tym ornamentem, to tam nic nas nie prowadzi tak naprawdę. A tam są spore połacie terenu, które warto, tam są zębacze, polne bestie, ścierwojady, wilki, wargi, cieniostwór. No, ten lasek to tam jest sporo rzeczy do wybicia. No tak naprawdę to mamy całą mapę praktycznie już wyczyszczoną, poza tą kotlinką. Tam paroma pojedynczymi łobuzami przy onarze. No i tym laskiem. Przemyślałeś to sobie? Tak. Tak. Dobrze. Chodź za mną. No może i nie będzie przyjemne, ale ty jesteś nieśmiertelny. I na dodatek zakładasz sobie zbroję. A ja na dodatek sobie nie zakładam zbroi, więc na dodatek sobie wziąłem ciebie, kolego. No. Oj, Lares. Ty, draniu. Dobrze. Tutaj kawałek sobie co prawda byliśmy, no ale warto by było na Laresa wziąć tego orka, który tam nas kiedyś zaatakował, tego orka elite. Ruszysz na nas? Dałby radę go zabić. Lares! 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 O kuźwa. Lares! 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 No. Tylko tankuj. O kurwa! Możeś go stankował, stary. Obawiam się, że może być prościej. Samemu zabić tego orka. Niż z Laresem. Zaraz zobaczymy. Lares to już leci. Oczywiście. Dobra, jesteśmy na dwa strzały od takiego orka, nie? Dobra. Pamiętać, żeby nigdy nie być w linii prostej. Lares! Chodź tu, bydla! Przeagruj się! Przeagruj się! Dobra. No! W dupę węża! Ale za tego orka jest 450 expa, nie? Także... No, możesz nie Laresa, tylko orka. Dziękuję, Lares. Ty stary dra... Dobrze! Już po tobie! Lares przynajmniej nie jest jak Bartok. Który mówi ojoj. Czy ja nie zapisałem? Po zabiciu orka? Chyba nie zapisałem. Nie zapisałem? Faktycznie. Dobrze, tłucz go. Ha,
bardzo dobrze. Już po tobie, bydlaku! No dobra, wargi jesteśmy w stanie pocisnąć, okej? Okay? To nie będzie aż takie trudne. Ale patrzcie, on teraz przystanął, a wcześniej nie chciał. Kuźwa. Takie gówna chcesz mi? Zabijać? A nie możesz tych silniejszych potworów? No dobra, jak jesteśmy w stanie wargi pokonywać, to nie ma źle. No tutaj wiele orków więcej nie będzie. Cieniostwór jest. Jest cieniostwór i to chyba nawet tutaj. Możemy go sobie na niego zlurować. Bo on będzie sobie stał i czekał, aż my naciśniemy przyciski. Tak naprawdę wszystko jesteśmy w stanie na niego zlurować. No właśnie, tam jest cieniostworek. Okej, okay. No te gobliny, fajnie, że zabijasz. Zarąbiście, to jest 300 expa. No tak, teraz już sobie stoisz. Więc my robimy tak. I idziemy po cieniostwora. To chyba nawet nie będzie konieczne. Jeśli ja cieniostwora kładę na 3 strzały, to chyba Lares jednak nie jesteś mi taki potrzebny, wiesz? Pośpiesz się. No, tak szczerze to nie jesteś mi Lares aż taki potrzebny, wiesz? Ja myślałem, że on mi się tu przyda bardziej. No to ja jestem w stanie ten cały las wyczyścić samemu. Jeszcze jakby... Co to jest? Powiedzcie, że to zręczności. Nie, życia. No też dobre. Wypijmy może sobie to. Dobra, niech będzie. Przynajmniej tego młotkarza nam zabije. Znaczy młotkarza, cepiarza bym powiedział. Bo ten kamienny strażnik to takie cepy wali. Chociaż jego też idzie wybić. No jakby na niższym poziomie to warto, jak ktoś sobie nie radzi. Znaczy warto, no można to tak zrobić, że zlurować na niego tego potwora. Każdego, jaki tutaj się trafi. No, Lares, bierz go. Po coś cię wziąłem. Aha. Lares! Czy mógłbyś, przyjacielu? Dziękuję. Dobra. Moje zadanie już skończone. Poradzisz sobie beze mnie. No pewnie, że se Lares poradzę, no. Ja bym sobie nie poradził. Dobra, to mamy 3 ornamenty tak naprawdę mamy, bo jeden jest u Lotara. Więc to zadanie też już mamy skończone. Dobra, no to co? To nie pozostaje nam nic innego, jak sobie troszeczkę poekspić. No chodź, Wilku. Bardzo dobrze. Oj, tam są wargi. Mam nadzieję, że nie sromowe. Aż mi się kot zbudził. Nie bój się, mały szczurku. No szkuźwa. No, jakie to jest gówno. Nie, no to jest największe gówno na świecie. To jest właśnie ta szansa na strzelenie z łuku. Ale jakbyśmy się wspięli tutaj, no to jest po sprawie, tak? I 300 expa. I 300 expa. Cudownie. Dobrze, zarobiliście. Przed wyprawą do Erkendaru jeszcze wbijemy ze 2 levelki. To co? W tę stronę czy w tamtą? W dół? Nie wiem w sumie. Jedną i drugą trzeba oczyścić. Nie mam sadła krytoszczura, bo moglibyśmy tutaj wejść. Nie wiem w sumie, kto ma sadło krytoszczura. Nie pamiętam.
Tu chyba są jaszczury, nie? Tak, jak coś jest spalonego, to dziwo zawsze są jaszczury. Dziwna zależność, ale jest. Zróbmy zapis. Oczywiście nie ma szansy, żeby dostać, żeby dostały strzałą. Pewnie. O! Proszę! Co za gówno? Trafisz kogoś? Okej. Spierdzielaj! Dobra, tak żeby się zbugowali. Żeby się zawiesili na czymś. Czemu nie mogę korzystać z... z akrobatyki. Ej, dobra. Tym razem nie wlecieli. Przynajmniej nie wszyscy. Jak to się wydarzyło? Nie wiem, ale 480 expa moje. Zajebiście, łuk wierzbowy. No nie tak zajebiście. Kto to takie gówno tutaj do mnie wysłał? Strasznie dużo rzeczy tutaj spłonęło generalnie. Okej, okay. Już się bałem, że tam są wargi, ale tam są szczury. Ale w sumie wolałbym wargi. Tak, tutaj jest pracownia wino, ale potrzebujemy sadła kryto szczura, żeby nasmarować ten kołowrót, bo inaczej tego nie użyjemy. Czym? No właśnie. Niestety, tym razem się to nie uda. Przestardzewiały topór, to ja sobie odpuszczę, nie? Szkoda, że ty nie chycasz z tą akrybatyką, ale dobra, tam jest krwiopijca. Tam jest polna bestia, zawsze cusik. Pyk i pyk. Z jednej strony to bym sobie zrobił to w ten sposób, że po prostu zaczęlibyśmy na przykład w klasztorze, a ja bym sobie wyczyścił całą tą mapkę, ale z racji, że to jednak ma być jakiś tam challenge, no to po coś go nagrywam, więc z drugiej strony wypadałoby wam pokazywać, nie? Że tu było ciężko, bez zbroi, tam sobie poradziłem. Jednak mam dosyć mocną broń już, nie? To już nie jest tak, że... Jeśli jestem w stanie zadać 2-3 strzały... Dobra. Czy on się zluruje? Czy nie? No najgorsze są właśnie takie stwory, które jeszcze dużo robią, znaczy, które cały czas będą dużo robić i zadają dużo damage'a, nie? Wszystko inne to jest essa, tylko problem w nimi jest taki, że oni zawsze będą mi dużo robić, nie? Teraz to... Kurde! No to taka walka z nimi, nie? Dobra, trzeba tu gdzieś na jakąś skałę pójść, czy coś. Chodź. Albo po jednym wargu. Dwa się rzuciły, no dobra. Lepsze dwa niż trzy. A zdecydowanie lepsze to niż cztery. Ojoj. Mamy je tutaj, to zapiszmy. Może się uda w któregoś trafić. O! Udało się. No, no i to taka walka z nimi, nie? Trzeba znaleźć sobie punkt. I po problemie. No. I 600 expa. Kolejne. Nie wiem, tutaj to jest farma ekstra, nie? Normalnie można iść jak do rzeźni. To ciebie to już powinniśmy bez problemu, ale zapiszemy sobie w razie co. Bo różnie to bywa z trafianiem strzał. No właśnie. No właśnie.
Raz mnie diabną, ale to nie jest problem. Raz to tam se wiecie, może. Może raka, może ryba. Kolejne wargi? Nie, to szczury. Gdzieś tu jeszcze powinno być cmentarzysko takie. Chyba tutaj. Okej, tam są zombie. Jak tam są tylko zombie, to zajebiście. Wolę zombie niż szkielety. No, ale tam są już szkielety. Ajajaj. No. No właśnie o tym mówię, nie? Zapis co chwila. I nie ma zmiłuj. No. No i patrzcie, nie? To jest szansa na trafienie, nie? Dobra, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy. To był Gothic 2, Noc Kruka, bez zbroi. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie sobie już, myślę, wyczyścimy ten lasek do cna i pójdziemy do klasztoru zgodnie z naszym powołaniem. Dobra, trzymajcie się ciepło, pa pa!